Dobra, słuchajcie. Trafiłem samego rana na brak kolejki, aby wszystko zaczęło się bardzo dobrze. Wystarczyło tylko i wyłącznie podejść do laptopa i już zostaliśmy automatycznie, słuchajcie, aktywowani. Teraz mamy do zrobienia co? Aha, L. Dostępne są nowe umiejętności. Dobra, co my tu mamy? Umiejętności medyczne, techniczne oraz ochronne. Broni bocznej, dobra. O, to jest chyba takie najlepsze z tego, co teraz mam do wyboru. Dobra. Użyj. Dobrze, jest przypisany pod E. Okej. Musimy iść do tego, dobra. Thank God you're here, Agent. I've never seen Brooklyn like this. We're barely hanging on. I'll be your point of contact for any emergency ops. We've had plenty of action and it's not letting up. Jesus. I'm not gonna have any hair left when this thing is done. Z innymi agentami, dobra, tutaj. Możemy coś uzupełnić? Chyba nie. O, trzy granaty odłamkowe, super, dobra. Dostawca sprzętu, dobra, to nie dla nas. Co my tu mamy teraz? Odbijanie Brooklynu, odzyskać zapasy żywności, dobra. Warning. You are now leaving the safe area. Isaac can intercept transmissions from locations on the map, so you can get a little more intel on what you're gonna do. Zimno. Tutaj widzę, że nam pokazuje, gdzie mamy iść. Misje poboczne. Dobra, misje poboczne i misja poboczna. To tylko mamy do dyspozycji Brooklyn na razie. Dobra. Dane wywiadowcze, co to jest w ogóle? A, ty. No dobra, dobra. No dobra, więc idziemy. Centrum. Riders took the weekly food supply from the Brooklyn Heights distribution center. They try and sell it back to all the starving people. Plain and simple profiteering off backs of people who are suffering. Get that food back. Hey, you got any money? No, trzeba przeładować. Oczywiście co dziwne jest to, że trzeba tyle naboi użyć, żeby kolesia zabić. Zszukaj. Zbadaj, co tu jest? Plecak awaryjny. Dobra, weźmiemy co? A co tam? No dobra, słuchajcie, idziemy dalej. Jesteśmy pod włosem brooklińskim. Okej. Okay. Agent The Division. Jacyś miejscowi chodzą. Może to nasze... Mamy dwóch, dobra. Ten na radarze i widzimy. Approaching marked location. Dobra. Jack, I'm telling you, it won't budge. It's cause you're doing it wrong. I got this. Właśnie nie zająć, co? All right, genius. Dobra. Coś tu możemy?
odnieść czy coś? Nie, nic tutaj nie możemy. Ale tutaj musimy podejść, dobra. Oznacz. Zbliżają się wrogowie, o cholera. O cholera. Okej. Może pistoletem, co? Będzie jakoś sprawniej. Okej, wszystkich zabić. Dobra. Przeładować nie musimy. Coś tu możemy pozbierać, czy nie? No szkoda, szkoda, szkoda. Dobra, idziemy dalej. Coś tutaj jest? Gdzieś coś? Nie ma. Okay. Dobra, powoli posłuchajcie. Coś tu mamy? Chyba nie. O, tak już, dobra. Ochroniacze zabezpieczające. Dobra, weźmiemy, weźmiemy. Dobra, czy coś tu jeszcze jest ciekawego? Trzeba, słuchajcie, sprawdzać, bo to podara mnie. Kolejny, dobra. Confirmed. Pickup marked. GTF notified. Oh, super. Great work, agent. We'll get that food back to the people who need it. Super. Kredyty poszły, XP poszło do góry. Wszystko jest super. Tutaj więcej już chyba nic nie ma, co? Ale sprawdźmy, może tak dla pewności. Czy faktycznie? Aha. Weź na górę nie można, dobra. Dobra, gdzie teraz musimy iść? Słuchajcie, sprawdźmy może. Misja poboczna. Misja poboczna. Przeglądaj misję. Tu. Uzyskaj zapas morfiny albo uratuj cywili. Agent. We've gotten word of a hostage situation at a bank. Looks like you'll have to go through the subway tunnel to access the building. Okay. We need you to move in and minimize the damage. Okej, okej. Jest taki, taki dziwny świat, co? Tu jakieś mamy jakieś innowacyjne czy bronie, czy jakieś gadżety. Manhattan. Okej. Okay. Dobra, przebiegniemy się troszkę. Cholera, szkoda czasu. Okej. Okay. Nie no, powiem wam, że miasto z ogona naprawdę jest zajebiście. To jest fakt, to jest fakt. To absolutnie nie da się ukryć. Ale coś cywile, więc dobra, będziemy tam wymachiwać bronią. To jakaś musiała być ostra strzelanina. Chill out. Dobra, dobra, nie przeszkadza. A więc to tak naprawdę tak żyją sobie tu ludzie, tak w miarę normalnie przynajmniej się starają żyć. Funny. No tutaj... Raczej w tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, nie jest to jej nam do śmiechu.
Okay. Nic? Nic. Okej. Mamy dwa granaty. Jakieś leczenie. Ja myślałem, że to jest może jakieś takie kłócanie, żeby być jakoś po cichu, czy coś. O Jezus, aha, kurwa. Dobra, to nas nie interesuje za bardzo. Musimy na górę iść, tak? Okej. Dostań się na dziedziniec. Okej. Słuchajcie, sprawdźmy. Aż trzech. Co tam bym granata pierdzielną? To może być całkiem... Słuchajcie, nie głupi pomysł. Oh shit, grenade! Okej. Okay. Oczywiście co najgorsze jest to, że nie wiem czemu tyle trzeba władować w tych przeciwników, tyle tej broni. Przecież to wystarczy kurde jeden strzał w głowę, już powinien być po wszystkim. Znaczy bardzo mi się podoba to, że chodzi o Rainbow Six Siege. To jest tak odzorowane bardzo, bardzo fajnie. Że cholera. Faktycznie jak się trafi w głowę, to już jest pozamiatane totalnie. Nie ma żadnej innej możliwości, żeby było inaczej. A więc to jest całkiem ok. Natomiast tutaj... Chociaż tam jedna wada jest. Znaleziona. Gdzie on jest? On jest gdzieś tam. Tak? Otwórz. Nice work shutting that down, agent. Finally! Oh, thank you so much. You just made a friend for life. Terrifying. No, I need to get the hell out of here. Uciekaj, uciekaj. Dobra. Coś tu mamy? Coś tu jest. M4 policyjny. Dobra. Weźmiemy, weźmiemy. Coś tu jeszcze jest? Nic tu więcej chyba nie ma, co? Dobra. Nie wiem, czy te kule, gdziekolwiek możemy jeszcze wejść, chyba nie. No szkoda. No dobra. Okay, wiecie co, no może sprawdźmy. Jakieś umiejętności może będziemy mieć do wydania. Albo i nie. Kolejny slot zostanie blokowany na poziomie 5. A. Rozumiem. A tutaj to też jeszcze nie do nas. Dobrze. Mapa. Agent, those riders have stolen a crate. Tutaj jeszcze pójdziemy. Skrzynia z morfiną. We've got people in real pain who need those drugs. See if you can recover that crate. Nie cholery, nie wiem. Coś tu jest. Pod spodem chyba, co? Aha, skok nie był taki wcale przyjemny. Jakby się wydawało, ale muszę to sprawdzić, słuchajcie, czy coś tu jest. Cholera.
No nie. No ale dobra. A co, apteczkę mam zużyć? No okej, okay. Zużyłem. Sprawdźmy tylko jeszcze nasz teren. Słuchajcie, ekwipunek! Sprawdźmy może nasz ekwipunek. Tu mam jakieś trzy rzeczy chyba bodajże, tak? Czy nie? Ale to może porównamy sobie. Znaczy teraz my mamy chyba to. Z gówna, broń palna. Nie, my mamy to. Dobra, poziom drugi. Ale to może sobie porównamy. Z tym karabinem termowym. Czekajcie. Dobra. Może weźmiemy ten karabinek policyjny. Choć nie, no ten ma troszeczkę. On ma lepszą celność. Przede wszystkim karabinek szturmowy. Choć ten MP5N ma większe szanse na trafienia krytyczne, obrażenia 142 większe. No, mniejsza celność, natomiast przeładowanie jest szybsze. Zasięg jest gorszy. No właśnie. Ale. Dobra. Także zobaczymy. Czy to jakieś modyfikacje są, słuchajcie? Pusty. Wybierz modyfikację. Aha, nie mamy żadnej modyfikacji. Okej. Okay. Dobra. Nie no, zobaczymy jak to się w ogóle będzie spisywać, wiecie, bo to. O, tu jeszcze mam jakieś pancerze. Obrócić. No, chuj, nie mogę. Dobra. Pancerz kolejny. 10. A, użyjemy sobie. Dobra. I co tu jeszcze mamy? I też kolejny pancerz. Plecak awaryjny. Pojemność 31, pojemność 31. A, więc tutaj niczym się kompletnie nie różni. Prócz tym, że pancerz jest lepszy, ale dobra. To weźmiemy. Okej. Okay. Coś jeszcze możemy? Nie. Nasza postać. Ranka strefa mroku. Główne współczynniki. Pierwsze nic prawie nie zrobiliśmy. Trzymałość. O, statystyki. Okej. Okay. Jedna apteczka. Nie będziemy mogli sobie 10 jeszcze to robić wszystko. No, a tego nie robię chyba. Mamy brak przedmiotu, szalik też brak przedmiotu. Dobra. Idziemy dalej, słuchajcie. Odbijanie, odzyskaj zapas morfiny. Ktoś tu jest, cholera. Tu można jakoś wejść? Słuchajcie, ale ogólnie nie podoba mi się, znaczy kolejnym zastrzeżeniem jest to, że jest tu pełno oświetlenia, pełno. Nie ma takiego, nie ma takiej strefy mroku, że jest faktycznie, że jest ciemno. Przynajmniej jeszcze nie widziałem, choć może będzie. Mam nadzieję. Bo to jednak, jeżeli to jest wszystko takie post-apo, a więc... Znaczy może to nie jest post-apo. No ale to jakiś tam lekki dark powinien być, co? Światła są na każdym kroku, jakieś neony. Cholera, niby prądu nie ma, ale prąd jest. Albo prąd jest. Żel. Już nie widzę. Szukaj morfiny. O. Są i przeciwnicy. Aż trzech. Dobra, wiecie co, tutaj będziemy musieli się jakoś lekko skupić.
There's morphine in here. You want some? Easy does it. Right now? Stop messing around. The JTF could be here any minute. We're all gonna die soon anyway. Might as well go out nice and easy than with a bunch of bullets in the chest. You can do it right now. Hey, give me the code. Just keep looking, all right? I'm a survivor. Don't believe it. Get out of cover! Area secured. Hostiles neutralized. Wszyscy poszli? Ha! A to jednak jestem genialny. Dobra. Najpierw pozbieramy, zobaczymy. O, ekwipunek, zbadaj. Dobra, weźmiemy wszystko. Czy coś tu jeszcze jest do wzięcia? Chyba nie. Dobra, oznaczymy to markiem. Utrzymaj obszar. Oh my god. Warning. Hostile forces approaching. Oh my god. Trzeba ostro i długo. Wow, wow, wow. Cholera. Oh my god. No wam powiem, że tych naboi to cały magazynek. Cholera, tu nie ma lipy. Co? Target is secure. No more hostiles detected. Dobrze. Great work, agent. We'll get those drugs back to the wounded where they'll be used properly. No i super, dobra. Kredyty mamy przypisane, słuchajcie. Co tu jest? A, okej. Apteczka jedna. Sprawdźmy może, czy coś tu jeszcze jest do wzięcia. Nihuhu. Nic więcej? Nic więcej. No dobrze. A nie, tu jeszcze jest jedna apteczka. Dobrze. Czy będziemy mieć dwie apteczki? Tutaj widzę, że... granatów cholera nie mamy żadnych. Trzeba będzie chyba wrócić do naszej bazy wypadowej. O nie, jeden granat jest. A to też dobrze. Siemka ziom. Cholera sytuacja. No dobrze. Zamelduję postępach Hazenowi czekającemu w kryjówce. Okej. Okay. Nie ma problemu. Znaczy rozumiem, że stan gry się sam zapisuje, a więc... wpisywać nie musimy. Początkowe trzy misje. Jak najbardziej przyjemne. Dobrze. Sobie pójdziemy. Jakieś takie... wystrój bożonarodzeniowy widzę. Ale cholera mi cholery, nie wiem dlaczego to jest. Patrz. No.
kłótnia w związku. Nie będziemy przeszkadzać. Dobra, biegniemy, słuchajcie, bo to szkoda czasu. The police, the police. Rozumiem, że on tak może biec i biec i biec i biec bez żadnego zmęczenia. No, okej. A to specjalnie, słuchajcie, wyszkoleni agenci, a więc takie prawo mają. Dobrze, to może wejdziemy, zobaczymy, co tam nam powie Hazen. Wracamy z misji. Nie czekaj, biegnę do Janka. Okej. Gdzie mu to mówić? Best in the bar, right here. A może zaczniemy sobie, słuchajcie, sklepik, co? A, tu oczywiście to wszystko wziąłem. No ale dobrze, możemy coś sprzedać. Jakąś kasę zarobimy, co? Ale zanim to coś sprzedamy, słuchajcie, to nasz najpierw zobaczymy, czy coś tu w ogóle możemy zrobić. Hey, check these babies out. Ten używamy. 17, 130. Dobrze, ten weźmiemy. Okej. Dobra. Pancerz, kolejny pancerz. 2, 7. Użyjemy. I to wszystko, tak? Hey, you gotta see this. Jakieś modyfikacje jeszcze są dostępne. A, to jakaś, no, taka strzelba jest. Ale obrażenia ma kosmiczne, co? 1304. Wszystko 139. To strzelę może bym sobie zostawił. On już się może przydać. Czy mamy jakieś ulepszenia? Nie. Yo, check out the merchandise. Dobra, to coś tu możemy chyba, słuchajcie, sprzedać. Coś możemy sprzedać. Sprzedaj. To nie, to bym się wstrzymał. To też sobie sprzedamy. Okej. To też sprzedamy. Też sprzedamy. W plecach jest nam zupełnie niepotrzebny, bo już ten jeden duży mamy. I na kolennik też sobie sprzedamy. Okej, stanie nam tylko to. Ale to wszystko wiadomo jest od trzeciego poziomu, aby tutaj. Dobra. Think you put the lid back on this place just when it was about to boil over. We all thank you. And I wanted to say personally that I've lived in Brooklyn my whole life. So what you've done means a lot to me. Osiągnąć. Okay. No jest super, słuchajcie, mamy trzeci poziom. Kolejna misja. Kolejne misje, dobra. Ale też możemy iść sobie do sklepiku, bo tam jest od trzeciego poziomu. My już ten trzeci poziom mamy. A więc wszystko jest okej, okay. A tu dopiero od piątego poziomu, dobra. Okej, okay, słuchajcie, zapraszam was na kolejny odcinek. Tom Clancy The Division. To jest taki pierwszy, taki zapoznawczy. Bardzo mi się przyjemnie, fajnie gra. No i zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam serdecznie.